wielkości kaskada? Nie. I bez siodła. Welcome to my YouTube channel. Na Zuryś daleko. Lecimy tam. Buenos Aires. Bliżej Buenos Aires jest Zurich. Rio de Janeiro też bliżej. Minie całe 500 stąd. Berlin 8,5 tysiąca, do Warszawy prawie 9. To jest Dolina Vinares, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Chodź, Asia, ci jakieś zdjęcia zrobię tutaj, no. Zdjęcia ci zrobię na taki tyl. No ale co sobie ty mi zrobisz, no. No dobrze, to gdzie mam ci zrobić? Tam na słońcu, żeby nie było ciemno. Można na bawole pojeździć, prawie jak na byku. Przywiązany za nos.
fajne malowidło na tych skałach, także podoba mi się to bardzo. No, gracias. ¿Se para la foto? No, mirar solo. O, ty masz takie pudełka na cygara. No, ale to wiesz. Umidory. To tak. Kosztują bardzo drogo. No ja wiem, no tutaj na pewno. Tutaj nawet magnesy kosztują 300, tak. Gdzie wszędzie kosztują 200, a tu magnesy 300. W jaskiniach było fajnie, chociaż bardzo krótko i bardzo ciemno. Było pełno drących japę Meksykanów. I krótka wycieczka była. I pan oczywiście chciał na piwo po przewiezieniu nas. Przez 5 minut. Dziękuję. Wracamy do autobusu. Z
taksówki. Entonces, siete ropas viejas. Siete. To zapraszam, moje drodzy, jeden z gospodarzy, wnuk tego starszego, ginie te plony, bo potrzebuje dokładnie oprócz ciepła, znaczy żółty, a potem na piękny czerwony kolor. Ano, i jest taka tradycja na Kubie, wrzuca do takiego kociołka dwa tego brązowego cukru, produkować lokalny rum. Czy się dorzuca, tutaj już do buteleczki. I bez siodła. No dobra, może spróbujmy. Ładne mają aromat. No to produkują tak samo miód i niezwykły. Poczekaj. One moment. A to nagrywa się zawsze. Maleństwo takie. Tak, moje drodzy, było pytanie takie. A pachnie. No, Bill Clinton też cygara maczał ten. To nie jest jakiś aromat super piękny, ale... No, ale ma tytoniem zapach. Czuć, tak. A smak za moc. I sposób spalania. Te całe listek już po fermentacji i oni wyciągają tą żyłkę, ten centralny nerw, dlatego, bo tutaj się skupia 80% narkotyku. 5 listków cygara na zrobienie jednego. Ten nóż się nazywa czaweta. Czaweta? Tak. W taki sposób się zabije, tak. I się roluje. Proszę, jak my opujemy ciasto, tak? Się obcina. I potem... La folia di una pensa madera. Na fabrykach tytoniu każdy z takich, jeszcze to nie cygaro, się układa do sztabek. I te sztabki na 20 minut jeszcze pod pres. W domu taki elastyczny i taki jak jedwab. Aha. Ale on jest inaczej suszony, czy tak. Dlaczego on jest taki? Inny sposób fermentacji. Inny sposób jest taki elastyczny. Także bardzo ostrożnie, żeby nie uszkodzić, rozciąga ten każdy pracownik na fabryce. I proszę, już prawie gotowe cygaro. Co tam trzymamy na dole? I owoce, i warzywa. Kubańska celnia pozwala wywieźć bez paragonu 50 cygaro. To się liczy jak suwenir. No fajny aromat, nie? To, ale no ja te 10 to nie podpisuję za 10. Okej, nie wiem, teraz wiesz. Mamy typowe przysmaki kubańskie, ropa vieja, czyli wołowina szarpana, to znaczy ropa vieja, to znaczy stare ubranie.
Obiad był bardzo dobry. Typowe kubańskie jedzenie. Dobrze przyrządzone. I tam już po zalicą, po gryzienia, my pojechaliśmy po jajka. Kończymy wyjazd i wycieczkę do Vinales. Kończy się pobyt w fabryce cygar. Po obiedzie zostało nam powrót do naszego miejsca zakwaterowania. Mniej więcej 300 km. If you still here, thank you for your attention. Watch my next video on my channel soon.